Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeanalizuj oscylogramy czterech dźwięków wygenerowanych za pomocą programu komputerowego. Uzupełnij poniższe zdania wpisując w okienko odpowiednią cyfrę od 1 do 4 oznaczającą dany oscylogram. No i najpierw sobie je omówimy. Przez każdy oscylogram, tak mniej więcej w środku, puszczamy linię. I ta linia mówi nam o amplitudzie, ponieważ im większą mamy amplitudę, tym głośniejszy jest dźwięk. W trójce mamy największą amplitudę, czyli wychylenie z położenia równowagi. Zatem będzie to dźwięk najgłośniejszy. Natomiast amplituda tu i tu jest bardzo podobna do siebie, czyli to będą dwa najcichsze dźwięki. Ok. Następnie patrzymy po częstotliwości, czyli mamy najwięcej albo mamy taki rozlazły ten wykres. I im większa jest częstotliwość, tym mamy wyższy dźwięk. Czyli tu jest dźwięk jest najwyższy, a ten dźwięk jest najniższy. No to myślę, że przeanalizowaliśmy to, możemy przejść do odpowiedzi. Dźwięk przedstawiony na oscylogramie trzecim ma taką samą wysokość jak dźwięk przedstawiony na oscylogramie, no myślę, że czwartym, że będziemy mieć tutaj taką samą częstotliwość. Najwyższy dźwięk jest przedstawiony na oscylogramie i tutaj oczywiście drugim, bo ma największą częstotliwość. Najniższy dźwięk jest przedstawiony na oscylogramie pierwszym. Najgłośniejszy dźwięk, czyli już patrzymy po amplitudzie, jest przedstawiony na oscylogramie trzecim, bo ma największą amplitudę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.